Wtorek otworzyłem jasne, wróciłem trochę wcześniej z pracy. Niech się dzieje, wola nieba. Na razie żerują. Muszę kota nakarmić, bo łazi się, ociera o mnie, cholernik. No zobaczymy. To jak one tyle nieganiane były, to raczej tutaj wielkich lotów nie oczekuję. Prędzej moje się pozrywają niż te jasne. Kilka poszło. Cztery jasne i ciemny poszedł. Klepią. Dzisiaj ciepło. Dobra, jeden usiadł. Jeszcze cztery w górze. Jest i drugi, chyba usiądzie. Usiadł drugi, waha się i trzeci usiadł. Został ciemny i jeden wyszwanc w górze. Ten jeden to nie mój, co tu się zerwał, tylko sąsiadów. Także jeden ciemny, jeden jasny poszły. Ciemny chodzi tu, klepie, o. Jasny wyszwanc tam gdzieś chodzi. Chwilę poczekamy. Jest jeden wyszwanc jasny, drugi nie mój, tylko sąsiadów, a ciemny, ciemny gdzieś mi. I takich zaraz niedługo będę musiał zamknąć, bo mają tą blachę przywieźć, nie chcę, żeby ich tu straszyły. Kurczę, kocie. Dobra, zrobię na chwilę pauzę. Tam chodzi. A, do pana Mietka pewnie. Cześć, cześć. Tu jest ten wyszwanc jasny. Któryś z moich. A jeden nie mój, mówię. Jeden stamtąd się poderwał od sąsiadów. Jest, usiadł. Dobra, został tylko ciemny. Nie, no ten to był chyba nie mój. Ale jak usiądzie to... Siedziały, poznały zasady, to... Ciemny poszedł. Nie, jest ciemny też. O. Znowu gołębie zlatują, to... Trzy dni siedziały? Nie. Cztery chyba. To i tak dla mnie dużo, bo nie lubię zamkniętych gołębi. O, patrzcie. Ile to jasnych się zerwało. No, to sobie dzisiaj emocje zrobiłem. Mi się trochę nudziło. Ale wcześniej czy później trzeba to zrobić. Jeszcze jeden ciemny się zerwał. Dobra. O, tam się rozpędzają. Niby nie ganiane, ale musiały być wcześniej ganiane, bo cicho, no wracają. Dwa, trzy. Muszę jakiego kota nakarmić. Gołębie na dachu siedzą.
widziały mniej więcej skąd były wypuszczane. Dobrze, że się zrywają, to nie będzie raczej problemu z rozganianiem ich. I tak pojedynczo, jeden ciemny usiadł. Idę posypię jeszcze raz trochę lepszego, niech na ziemię zlatują, niech po trawie pochodzą. A, mniej więcej wracają do domu, zobaczcie. Cholera, że tam jaszczurek jest u góry. Dobra, zrobię pauzę, tego kota ogarnę, bo... Powiem wam, że lepiej się zrywają te niż tamte poprzednie. Ale trafi, wracają w miarę do domu, chociaż tam na tamtą wieś trzy poszły. Ale nie wiem, czy zawrócą. Tutaj mój żołobnik też klepie, za długo były trzymane. Znaczy, że za długo te mowy. No nie wiem, w każdym razie trzy poszły na tamtą wioskę. A te się tak zrywają i siadają. No, fakt, że też dzisiaj ciepło, to może kwestia ze zaparzeniem, wiadomo. Jasne, musi się zerwać, oklepać, sprawdzić teren. Niech tam sprawdzają, ale jak widzicie, trafiają do domu. I gorszy pierwszy dzień. O, jest. Wiedzą skąd były wypuszczane. Ale tamte trzy poszły. Poszły i nie wracają. No dobra. Na razie to tyle. To co, trzy poszły na tamtą wioskę. I nie wiem, czy dwa do pana Mietka nie usiadły. Ale to od pana Mietka też jeszcze mogą... O, jeden jest na stodole, tam siedzi. Mojej, nie będę zbliżał. O, leci. Ten to tak słabo lata. Ale lata. To nie moje. Dobra, tak jak mówię, dwa chyba do pana Mietka i trzy poszły na tamtą wieś. Ciemny i jasny. Gdzie jest ten jasny? Wróciły. Tu jest ten wylot, właśnie to z tamtej wsi wróciły, stamtąd. I ciemny też wrócił. A, czyli obchodziły i wróciły do domu. No to coś tam w głowie te gołębie mają pomimo trzymania. Bo przecież długo były nieganiane, ale widać, że coś w głowie mają te gołębie. Będzie pan zadowolony, mam nadzieję. Boją się. Tej lata. Myślałem, że to Rumun pana Romana, ale to chyba nie. Jest jakiś Rumun usiadł. To chyba Rumun. No to co, trzeba zasłonić? Nie, nie chce mi się. O, jest jasny następny, zobaczcie. Przyszedł skądś. Dobra, niech se chodzą. Nic dzisiaj nie łapie, nie straszę ich. A ten jasny jest tu, o, zobaczcie. Też nie wiadomo skąd przyszedł. I siedzi, zobaczcie. Ale się boją czegoś. Nie wiem, czego się boją. Takie dzisiaj nerwowe są trochę. No to jeszcze chyba
Te trzy, co poszły, to wróciły. Teraz chyba te dwa tylko u pana Mietka, co siedzą. No jeśli siadły, jeśli dobrze widziałem, ale gdzieś w tamtą stronę poszły dwa. Dobra, niech żerują. Trafiają do domu. Nie będę patrzył, tego Rumuna straszył. Później może zostanie, tego zamknę. Jak widzieliście, gołębi tutaj obcych przylatuje trochę, także nie trzeba wcale ganiać. Wystarczy, że gołębi siedzą pod zaciągiem i obce wchodzą same. No, niech się oswajają z podwórzem i tego. Dopóki nie przyjedzie pan z blachą, to ja, niech będą otwarte. Idę coś zjem. Trzeci dzień. Otwarte i wracają. Nie było ich 15 minut. Poszły w świat, ale wróciły. No niech tam chodzą. Niedawno otworzyłem, bo mglisto rano. A, takie gadzinki. Ale niech poznają teren tam. Wczoraj też usiadł obcy żałobnik. Przed samym wieczorem, ten co na poprzednim filmie, tak widzieliście go, i następne dwa się zerwały, ale na klepiące, i pewnie tak, i tamten żałobnik, on nie ma obcy, znaczy obcy, on tu się tuła po wsi, szuka domu, ale on wszedł bez znaczników, ja go nie mogłem poznać, no bo wiadomo, gołębie moje są niepoznaczone do końca, a on w locie ostatnie pióra nie ma, no. Może i u mnie zostanie, jak mu się spodoba miejsce. Duży ten żałobnik jest taki. No i żałobnik wrócił do pana Janka, tam chyba u niego przesiaduje. Trzeba było go złapać do klatki. No, a te gadzinki, tak mówię, zrywają się trochę, ale wracają. Dobrze, to o nich świadczy, taki mają charakter, że jak się nic nie zrywa, nic nie ten, to gołąb to słabo. Będzie kiedyś odejście, to przynajmniej będą wiedziały, jak wrócić. Ale mnie ten kot molestuje tu. O. Znowu się pięć zerwało. O, zobaczcie, a już tam pan Mietek pilnuje mnie. Za. No, jak są świeże, to pan Mietek pilnuje. Gorzej, jak już później chodzą, to słabiej, no ale niech pilnuje. Jak mają w głowie, to wiedzą, skąd wypuszczane były, gdzie mają trafić, a jak są głupie, to czy dzisiaj, czy za tydzień, czy za miesiąc, to i tak dadzą ciałka. No dobra, to chyba na dzisiaj to będzie starczy tego filmu, bo i tak się nazbierało. Ja ich zaraz usiądą, to ich zamknę i wchodzę znowu na dach robić garaż, wypuszczę je, słuchajcie, później. Dobra, jeden siedzi. O, tam za drzewami gania. Jeszcze cztery, dwa są tam i trzy są tu, a nie, to więcej się zerwało, w takim razie sześć. Tu są trzy. Idą wszystkie tam. Jeden chodzi nad pana Mietka. Pan Mietek nie ma zaciągu, to nawet jak usiądą, to po czasie mogą przylecieć. Wygłupy. Także raz, dwa. A, bawi się lataniem, dobrze. Trzy, jeszcze trzy, nie widzę. Kocie, no naprawdę, dajcie mi święty spokój. Jeden jest tu u góry, a dwa może poszły tam dalej. Ja mówię, jak usiądą, to zaciągam zaciąg i idę, wchodzę na dach, tą
skończyć ten garaż. Są i następne dwa, i tamten trzeci skłania się ku panu Mietkowi. Delikatnie. Zobaczymy, czy usiądzie. Mgła jest, nie będziecie go widzieli, ale musicie mi zaufać. Chodzi tam nad teraz domem tym ciotki. Gdzieś tutaj. A dwa są gdzieś tu nad tym. O. A ten jest gdzieś tutaj, idzie teraz. Kręci się nad panem Mietkiem, to chyba to jest jasne. Nie mam nie głowy, nie dam sobie uciąć. Ale raczej jasne. Już tam pan Mietek pewnie ziemia stodoła. No i usiadł. Nie wiem, czy to był mój, czy nie mój. O. Następny sąsiad. A gdzie te dwa zniknęły mi? Tu są. O, tu jest jeden na bombę wali. O, jasny wylot na jeden. Jeszcze nie usiadł. Jeden, czyli jeszcze ja, a drugi jest tu. Na szczęście go za bardzo gołębi nie interesują i prawidłowo. Dobra, chyba zamknę ten zaciąg, bo muszę brać się za robotę. Później otworzę znowu. Ganiałem przed chwilą, ganiał pan Mietek, ganiał Piotr. Powiem tylko tyle, będę miał co robić, panowie. No i dobrze. A jeszcze jakiś ciemny się kręci, a tu moje przychodzą do siadania. Te z góry. Będzie co robić. Dobra, pozdrawiam wszystkich i do następnego razu.